Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Qui-Gon. I w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się wiedźmińskim rynsztunkiem. Pójdziemy sobie oczywiście ogarnąć cały... O, co to za mucha mi tu lata. Cały ekwipunek Szkoły Wilka, bo możemy sobie zrobić poziom czwarty. No ten mistrzowski czy tam arcymistrzowski. No kurde, co ta mucha mi tu lata teraz. Akurat jak nagrywam. Jak nie nagrywałem, to nie latała. Także skoczymy sobie najpierw po to, zanim pojedziemy oczywiście z Avallachem, albo pójdziemy do Avallacha na statek i pociągniemy sobie misję główną dalej. Także dzisiaj, że tak powiem, może mały upgrade'ik dla nas. Troszeczkę za głośno w słuchawkach. I myślę, że sobie złożymy już ten najlepszy pancerz, jaki aktualnie możemy mieć. Bez żadnych ulepszeń i tak dalej. O proszę, tutaj jest... Nie jest daleko. Przynajmniej nie jest daleko od miejsca, do którego możemy się tepnąć. Okej, płotka na nas czeka, bardzo fajnie. Dalej. Pojedziemy sobie w to miejsce. Nawet tu droga prowadzi. Czyżby tam była jakaś jaskinia albo coś takiego? Bo zmierzamy w takie miejsce jakby... Albo zatopiony skarb. Nie, ruiny jakieś są. Okej, okay. Mamy żywiołaka ziemi. No dobra. Oj. Dobrze, że mamy puszczyk założony. A, trafił mnie. O, zrobiłeś arenę. Wiecie co? To jest istota magiczna. No możemy sobie może eliksir przeciwko istotom magicznym to raz. Dwa sobie wypijemy. Oj, nie tutaj. Wypijemy sobie oczywiście nasz odwar z wiwerny. To jest na tą siłę ataku, żeby mu zadawać coraz większe obrażenia. Rzucimy jeszcze grom. Dobra. I teraz mu zadajemy wreszcie jakieś porządne obrażenia. Teraz powinien być martwy. Okej, udało się. Jeszcze zbierzemy sobie z niego materiały, oczywiście. No i teraz pytanie. Gdzie jest skrzyneczka? Tutaj nasza kochana, chyba ta? Tak jest, schematy wiedźmińskiego cechu kota, bardzo proszę. To jest chyba cały armor, o ile mi się wydaje. Tak jest, spodnie, buty. Dobra, okej, okay. To zadanko zrobione. Teraz poszukiwania Szkoły Wilka. Mamy tutaj, aby znaleźć schemat ulepszenia pancerza. Czyli tutaj też znajdziemy cały pancerz. Jest to troszkę daleko, bo jest 1400 kroków. I gdzie to jest? To jest wieś Stegny, czyli tepniemy się tam po prostu. Ja sobie zaznaczę miejsce, do którego z którego będziemy mogli się oczywiście przemieścić. Dobra, na drogę trafiliśmy z powrotem. Tutaj jakoś musimy podjechać pod górę. Dobra. No i się tepniemy tam, gdzie nas prowadzi znacznik. A ja tu byłem i ja tam nie znalazłem tego? Ciekawie. Gdzie
gdzie jest podka podcast? Tutaj, okej. Okay. Ciekawe, że ja tam byłem i nie znalazłem tego. Kurczę, pies za oknem cały czas szczeka. Nie mój, co prawda, ale... ale jest to, nie powiem, denerwujące. O, a tutaj coś jest. Warto się tu rozejrzeć. Już do ciebie idę, już do ciebie idę. No i gdzie my tu znajdziemy tą skrzynkę w takim razie? Gdzieś naokoło tego, schowana w skrzaczkach? Czy coś w tym stylu? Albo do studni musimy wejść? Nie. A tutaj jest coś? Mamy! Zbroja wiedźmińskiego cechu wilka, mistrzowska. Okej. Okej, okej. I teraz jeszcze nam została szkoła wilka. Tutaj, szósteczka. I to jest na Skellige. No proszę. Żeby się udać na Skellige, to musimy się właśnie tepnąć. Ale z tego co ja wiem, to my chcemy się na Skellige też udawać za Wallachem. Pytanie, czy warto się tam udać na razie samemu? Zrobić sobie ekwipunek, czy od razu ruszyć i się tepnąć razem z nim. Nie, pójdziemy sobie na razie sami. Bez, na razie, bez Avalacha, bez nikogo. I ogarniemy sobie ten ekwipunek. O, a to jest nawet na wyspie gdzieś tutaj. Okej. No dobra. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była... Cześć, zamknę to okno, żeby ten pies nie denerwował. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Elfi wiedzący postanowił odciąć króla dzikiego gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lia, gdzie urzędował Gels, namiestnik Redina. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. A to... była taka wstawka z poprzedniego, oczywiście, odcinka, gdy byliśmy u Eredina. Przepraszam, u Eredina, gdy byliśmy u... Nie no, tak, to nie będziemy z nimi walczyć, panie Wiedźmin. Gdy byliśmy u Gelsa. Tutaj nie byliśmy. W ogóle to mało zwiedziliśmy, że tak powiem, jeśli chodzi o... O, tu jest bandyta jeszcze. Mało zwiedziliśmy ogólnie Skellige. Może sobie po prostu na jakimś odcinku, albo może nie na odcinku, ale na live, na jakimś na Twitchu ogarniemy sobie właśnie może Skellige całe. Popływamy trochę, pozwiedzamy. Tak mnie naszło teraz, żeby sobie właśnie porobić takie rzeczy. Więc możemy tak zrobić, że na jakimś live sobie to ogarniemy. Oczywiście macie linki poniżej, na Discorda macie link niżej w opisie i także macie na Twitcha. I spadłem. No ja muszę tutaj najpierw to ogarnąć. Tu rozejrzeć. Tam coś u góry jest pokazane. Na koniec odcinka oczywiście powiem o tych linkach i tak dalej. Czy tutaj gdzieś naokoło coś? Chyba nie, ale może tu do góry sobie wskoczyłem. Też nie. To gdzie w takim razie? Gdzie tu jakąś skrzynkę mogę ogarnąć? Żeby była ukryta. Tu jest szybka podróż. W drzewie, za drzewem. Może jakoś tutaj coś, nie? Kurczę, powiem wam, że... No to co mi to daje, że ja na to wchodzę? Co mi to daje, jak tutaj nic nie ma?
Tam jest jakaś skrzynka, okej, stąd ją zobaczyłem. A, proszę bardzo. Czyli jednak warto było tutaj wejść, zobaczcie gdzie jak... Ojejku, bym spadł prak, zobaczcie gdzie jest ukryta. Wiedźmińskie spodnie cechu wilka, okej, mistrzowskie. A jeszcze jest arcymistrzowskie, to jest chyba z dodatku, o ile dobrze pamiętam, ale... Do arcymistrzowskiego, no właśnie. To my dopiero będziemy mieć mistrzowską zbroję, a nie arcymistrzowską. No ciekawie się zapowiada w takim razie, czyli jeszcze będziemy mogli ulepszyć zbroń. Troszkę źle powiedziałem. Szkoła Gryfa Kota. Jeszcze mamy te dwie rzeczy na Skellige. To też sobie zróbmy je, jak już tu jesteśmy oczywiście. Czemu nie? Tutaj są trzy rzeczy do ogarnięcia aż. Tutaj mamy... Najbliżej... Stąd będzie chyba z tej osady. Oczywiście na płotce pojedziemy. Ale tak się zastanawiam, jak te arcymistrzowskie się ogarniało, bo ja naprawdę nie pamiętam tych rzeczy. Ja w Wiedźminka grałem bardzo, bardzo dawno temu. Jeśli chodzi o takie... Nie, jedź, nie ten przycisk nacisnąłem. Jeśli chodzi o takie szczegóły, i ja przeszedłem tylko fabułę, nie grałem nigdy, nie zdobywałem wszystkiego, co się dało w grze. O, co tu jest? Coś tu zdecydowanie jest. Cyklop na 30 poziomie, okej. O, okej. A cyklop nie jest istotą magiczną. Cyklop nie dał nam rady. Nie potrzebowaliśmy nawet używać jakichś bardzo specyficznych rzeczy na niego. Wydaje mi się, że to tutaj będzie gdzieś w środku. Bo tu jest jakieś wejście takie. Nawet jest coś, jest jakieś... U góry? O, tu jest wejście, okej. Kamień mocy tu jest jakiś. Monolit. No właśnie. Spoko, zawsze to jeden dodatkowy punkt. Są też skrzyneczki. Schematy wiedźmińskiego cechu gryfa, mistrzowskie, okej. Okej, czy my tutaj coś znajdziemy? O, a tutaj było też wejście. Z zewnątrz. O, to. Dobrze też wiedzieć na przyszłość, jakby ktoś chciał sobie ogarnąć. Gdzie płotka? Płotka jest ta. I następne miejsca są daleko, więc sobie wrócimy się do tej wioski, z której przyjechaliśmy. A może najpierw sobie punkcika rozdamy, skoro go zdobyliśmy. I rozdajmy go sobie oczywiście tutaj. Wrócimy sobie do wioski i tepniemy się do kolejnego miejsca, żeby znaleźć chyba miecze. Tak, dwa miecze teraz będziemy musieli znaleźć. Chodź, płotka, pojedziemy tędy, na skróty górą. No, ale przeskocz, przeskocz. Czemu nie chcesz skakać, jak ci mówię, żebyś skakała? Nie są daleko aż tak. O, to możemy sobie najpierw to ogarnąć, bo jest bliżej. Oho, jest jakiś stwór, którego będziemy musieli pewnie pokonać, znając życie. Żywiołak ziemi. Puszczyk sobie zarzucimy, bo czemu nie? A, w ten sposób, okej. Kolejny, który się chce ze mną zamknąć w jednym pomieszczeniu, tak?
Okej, nie mógł nas nawet zaatakować, zobaczcie, gdy użyliśmy tego skoszenia całego. Dobra. Ten żywiołak nie wybucha, także spoko. I to nas prowadzi w tą stronę tutaj. To nas prowadzi tutaj. Aha, do znaku, okej. Tu rozejrzeć. No domyślam się, że tak. Gdzie my to ogarniemy? Czy to będzie też gdzieś w jakiejś górze? Na jakimś... Mam nadzieję, że nie. Może się uda wypatrzeć jakoś to z daleka, żebyśmy nie musieli bardzo szukać. Tutaj są zwykłe skrzyneczki. Ale wydaje mi się, że będzie gdzieś ukryte. Jestem ciekawy, czy to nie będzie przypadkiem tam na przykład na tym... w tej wieży w środku, tylko jak do niej wejść? Albo tutaj, może w tym? Może tu się jakoś da wejść na to? Ojojojojoj, zjechaliśmy. No właśnie, może tutaj? Nie, tu się chyba nie da wskoczyć. Gdzie to może być? Znowu ta mucha. Dobra, poszukajmy może w bardziej przyziemnych miejscach, bo może to nie jest nigdzie ukryte. No wydaje mi się, że chyba jednak jest, bo nigdzie nie możemy tutaj znaleźć. Co ta mucha chce, kurde? Czemu ona mi tak podlatuje i... Czekajcie, zrobię małe cięcie, ja się jej pozbędę. Jestem z powrotem. Niestety mucha mi gdzieś, kurde, uciekła. Nie mogę jej ogarnąć. Może jakoś mi się uda to nagrać i mnie nie będzie już więcej wkurzała. Dobra, jak my mamy wejść tu gdzieś do tej, nie wiem, na górę? Co to tym razem? Kurczę, pies przestał szczekać, to otworzyłem okno i znowu zaczął szczekać. No ja nie wierzę. Jak my mamy tutaj wejść do góry, co? Pytanie, czy to w ogóle jest tutaj? No to mi się wydaje, że może też być z tej strony. I tu u góry, tutaj nie patrzyliśmy sobie, o właśnie. Nie, ale tutaj nie ma nic u góry. Tutaj żadnej skrzyneczki nie ma nawet. A tu gdzieś z tyłu może? Ukryta skrzynia? Też nie ma. Powiem wam, że przypał trochę. Bo nie mogę... O, tu jest skrzynia ukryta. No proszę bardzo, zawalona. Okej. Nie ma daleko do kolejnego punktu, więc może sobie po prostu pojedziemy na płotce. Bo czemu by nie? Tutaj zgnilce widzę. W sumie możemy na wskroś, czemu nie? Patrzcie, jak dużo płotek. Jak to Wiedźmin każdego konia swojego płotką nazywał. Czy to będzie za górami? Nie. Okej, okay. Powinno się nam udać. Nie, nie uda nam się tego dojechać. A wyglądało, jakby tutaj było przejście. Nie, nie dasz rady. A Geralt tędy przejdzie? O, nie, 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 nie zjeżdżaj, kurde. No tak wysoko już byłeś, panie Geralt.
właśnie boczkiem, 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 kurde. No żeby znaleźć tutaj ten dobry moment, kurde. Naprawdę chcemy na desce snowboardowej jeździć? No nie chcemy. A tędy? Może tu jakoś? Halo, tutaj proszę mi panie Geralt podejść. Może tędy jakoś? Nie, też nie. No nic, to musimy... No ale zastopuj się. On jak zacznie zjeżdżać, to naprawdę jedzie do samego końca. No to widzę, że musimy objechać te góry. Bo snowboardista Geralt nie chce z nami współpracować. Musimy przejechać tędy chyba. Tu gdzieś, w tą stronę. No cóż, tam i tak tepka żadnego nie ma z tego co widzę bliżej. Więc i tak musielibyśmy sobie pojechać i ominąć te góry w ten sposób. Jedź, jedź. Albo sobie drogą może pojedziemy. Bo czemu by nie? Może coś spotkamy ciekawego po drodze przy okazji, bo w sumie dawno nie podróżowaliśmy tak drogami, tylko zawsze te tepki, tepki. Więc może chociaż tym razem. Tu między górami też może być ciekawie. Tam w oddali już widać jakiś budynek. Tutaj nekery, które nas mało interesują, powiedzmy sobie szczerze. Jest jakaś zniszczona wieża, okej. Warto się tu rozejrzeć. Tu jest jakiś pytajniczek jeszcze. O, siedlisko potworów. Czyżby w środku był ten? Nasza skrzynia? Okej, no nekery będą nam spływały. Nawet nie trzeba się jakoś za bardzo nad nimi... Zamknięte, potrzebujesz klucza, okej. Tej same. Brakuje mi czerwonych mutagenów. Jeżeli wiecie, z czego się czerwone mutageny ogarnia, to dajcie znać. Bo niestety, ale brakuje mi czerwonych. O, tu coś jest. Pomięty list. Szanowny panie, byliście łaskawi podzielić się ze mną wątpliwościami dotyczącymi zlecenia. Uważacie jakoby, iż niemożliwą jest, aby człowiek mógł się zamienić w nekera, Myśliliście to nawet dowcipnym porównaniem, że świnia w konia też się nie obróci, choćby jej siodło założyć i obrokiem karmić, tak? Reszta was nie powinna obchodzić, okej. Ciekawe, tylko że nic tu nie ma. Ciebie też nie możemy ogarnąć, a dalej jak pójdziemy? Tu jest przejście, okej. Nie wiem, czy wy coś widzicie. Necker wojownik. Dobra. Czy my tu będziemy mieć klucz? Tak jest. Mamy klucz i list od alchemika. Szanowny pan Robert Demer, dziękuję za przesłanie weksla i wyrozumiałości. Gdybym udzielał porad za darmo, dokładałbym do interesu. No okej. Okay. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta, to jest pewnie wyjaśnienie do tego, znaczy wyjaśnienie, może nie wyjaśnienie, źle to powiedziałem. To jest odpowiedź chyba na ten list, który napisał mu ten żołnierz, tak mi się wydaje. Jak ktoś chce, niech sobie oczywiście cofnie, zatrzyma. Mamy skrzyneczkę, okej. Okay. Ale to nie był nasz wiedźmiński rynsztunek. Wiedźmiński rynsztunek jest gdzieś tutaj. Musimy go tylko poszukać.
Żeby był tu w środku po prostu? Tak jest, okej. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. I zostało nam jeszcze jedno zadanie. Poszukiwanie szkoły kota. I oba są na Skellige. Czy my tu gdzieś mamy w pobliżu jakiegoś tepka? Tutaj kurczę nie ma żadnego. Może z tej strony jakbyśmy pojechali sobie? O! Co to jest? Co to za potwór? Kuroliszek? Tak, to jest kuroliszek, okej. To jest kuroliszek. Ty co, do wody? Skakujesz? A, jaki kaganek, kusza. Kurde. Dobra, kuroliszek już nie jest dla nas żadnym, że tak powiem, wyzwaniem. Przynajmniej nie na tym poziomie. Nie ma... O, jest! Nie mogłem podnieść właśnie z niego rzeczy. Pojedźmy sobie może tutaj do kolejnego punktu. Może tutaj będzie... tak mi się wydaje przynajmniej, że może tutaj... Kłopotka, nie przejedziesz? Przejedziesz. Że tepek będzie, że będziemy mogli się stąd tepnąć, bo wygląda to jak wioska. Ale może to być wioska opuszczona. Jest opuszczona wioska, ale... O, jest na dole nawet, nawet minęliśmy. Ale jest tepek. Czy nie wiem, czy to jest opuszczona wioska. Na razie się nie będę tu zagłębiał dalej w to. Jakaś wioska jest, niech sobie będzie. A my się udajemy... O, proszę, udajemy się tutaj na... Na wyspę. Na Trondheim. Trondheim i na wy tam coś było, na V. Jak to się nazywało? Tak z ciekawości. Nie na wy. Harviken i Trondheim, okej. Płotka, gdzie ty jesteś? Płotka, jesteś tutaj. W sumie nie ma daleko 100 kroków, więc nie będziemy płotki może fatygować. Geralt biegnie od razu z wyciągniętym mieczem. Już mnie mucha atakuje. Już czuję na nogach. Siedlisko potworów jakieś nam się odznaczyło. Aha, to tutaj w tym miejscu, okej. To jest jaskinia. Dobra, wpłyniemy sobie do jaskini. Czy będzie ciemno? Kurde, najpierw mi chce płynąć, później chce mi chodzić. Niech się zdecyduje, pan Wiedźmin. Co my tu mamy? No, że ja sobie kota wypiję, bo tu widzę, jakaś zagadka nam się szykuje. Kot, to jest chyba ten. Tak jest. One chyba muszą być zwrócone do siebie, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to wygląda. Albo nie. Tu jakby czegoś brakowało. Nie, one... W którą stronę one muszą być odwrócone w takim razie? Spróbujmy... zrobić, żeby były wszystkie w tą samą stronę. Bo może muszą być odwrócone względem siebie tyłem. Okej, i co dalej? Nic się nie stało. Wiecie co? Na razie... Okej, wiedźmińskie schematy nam się udało ogarnąć, ale ja się przebiegnę. Nie, to mi nic nie dało.
Aha, czekajcie, czyli jeśli one są odwrócone i mają takie te kropeczki, to chyba są w dobrą stronę odwrócone, kiedy mają te kropeczki, tak mi się wydaje. Czyli jeszcze raz, żeby były względem siebie i pewnie będzie jeszcze czwarta statua, znając życie. Rozwiążemy przy okazji jakąś zagadkę. Dobra. No, halo, Geralt. Ale te takie bąbelki, te takie kropki latające, jakby a la magia, to dosyć, że tak powiem, ułatwia. I czyżby tu była jeszcze jedna statua? Tak jest, okej. Otwarty. Nawet tak jakby nas zapraszali do środka. Tu jest skrzyneczka jakaś. Dobra. A i co? I to tyle tylko? Tutaj zostało też to otwarte? I co? Nie ma tu żadnego ani stwora, ani... To wejście tylko takie jest? I nic więcej? Ależ mi zagadka. Myślę, że chociaż jakiś, nie wiem, będzie stwór, jakiś potwór do pokonania. No dobra, wyjdźmy sobie stąd w takim razie. Wiedźmiński rynsztunek ogarnęliśmy. Gdzie jest kolejna część? Kolejna część też jest tutaj. Okej. Mamy punkcik na tej wysepce, także popłyniemy sobie tam. Ale teraz sobie Płotkę już zawołam. Płotka, gdzie ty jesteś? Tam na dole? Czemu ona tam jest? Płotka, jedziemy stąd. Nie chcemy się z syrenami bić. Kurczę, użyłbym sobie białej mewy, żeby zlikwidować kota, ale... Zaraz nam się kot i tak kończy. W sumie nie wiem, czy jest sens. Ojej, nie tutaj. Przez tego kota tak naprawdę nic nie widać prawie. Wszystko na biało. Jakby białe zimno nas już dopadło, nie? Wejście do góry. Siedlisko potworów, kolejne. Aha. O, i to jest jakieś zadanko. Nie widziałam cię tu wcześniej. Jak cię zwał? Geralt z Rivi. Ja jestem Yuta Andimun. Nie znalazł się dotąd taki, kto potrafiłby mi dorównać w walce. No proszę. Może się ze mną zmierzysz. Słyszałam o tobie. To ty pokonałeś Olafa zwanego Niedźwiedziem, prawda? Tak. W takim razie będziesz godnym przeciwnikiem dla mnie. To taki smaczek przy okazji szukania. Zaczynajmy więc. Tych wszystkich schematów. Okej. Dość! O bogowie! Nie dziwię się, że trudno ci było znaleźć godnego przeciwnika. Ale w końcu znalazł się taki. Gdzie się tego nauczyłeś? W Kaer Morhen. Kaer Morhen? To strasznie daleko. Założę się, że sporo nauczyłeś się też po drodze. Może mi o tym opowiesz?
To byłaby długa historia. W takim razie potrzebujemy jakiegoś spokojnego miejsca, zacnego miodu i... Co ty na to? No proszę bardzo, no to... No kurde, no jak Geralt może odmówić, no nie oszukujmy się. Tam jest za głośno. Możesz przyjść do mnie, mieszkam w Harviken. Będę czekać po zmroku. Do zobaczenia zatem. Także taki smaczek jeszcze nas czeka dzisiaj. A idziemy teraz do tej jaskini, która jest na dole. No proszę, to Geralt jeszcze sobie koleżankę znalazł. No gdzie ty włazisz na ten dach? Gdzie tu ta jaskinia jest, to wejście do jaskini? Tutaj, okej. Dobra. Są mi nasze skrzyneczki. Jest mistrzowski srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. Co jest? Czy ja tego... A bo ja zjeżdżam i nie mogę tego zebrać. Dobra, teraz zebrałem. Jakoś się udało. O, prawie bym się zabił. Może lepiej nie skaczmy już, tak? Lepiej na snowboardzie pozjeżdżać, masz rację. A ten znowu włazi na dach. Chodź tu, płotka, bo ja tam nie mogę wejść. Dobra. Jedziemy się spotkać z Jutą w takim razie, skoro nas zaprosiła na miód. I co ty na to? No to co ty na to, jedziemy zobaczyć, co to jest. No kurde, płotka. Przestań mi tak robić. I co ty na to? Jest i Juta. Zostaniesz tu na dłużej? Raczej wątpię. Już zaczynałam podejrzewać, że się rozmyśliłeś. No gdzie tam? Za nic nie przegapiłbym możliwości spędzenia z tobą miłego wieczoru. Nie wiem, czy będę zajmującą towarzyszką. Tak naprawdę rzadko mam okazję rozmawiać z mężczyznami. Dlaczego rzadko? Cóż... Przed walką nie chcę tracić czasu na pogawędki, a po walce nie mam już partnerów do dyskusji. A teraz, kiedy wreszcie znalazł się ktoś silniejszy ode mnie, wygląda na to, że Freja ze mnie zakpiła. A co ona ma z tym wspólnego? Ślubowałam bogini, że tylko ten, kto pokona mnie w walce, będzie mógł się ze mną położyć, wziąć mnie za żonę i dać mi dzieci. Kurde. Jeśli chodzi o punkt drugi i trzeci, obawiam się, że nie będę mógł ci pomóc. Ale co do punktu pierwszego, na pewno coś da się zrobić. Na to liczyłam. I chyba my wszyscy też. No i sobie Wiedźmin ogarnął kolejną babeczkę. Na boku Yennefer. Żeby tylko się nie dowiedziała. Oj, no i sam się muszę znowu ubierać. Cechu wilka. To nie jest cechu wilka, to nie jest cechu wilka. Dobra, nasza kurteczka, spodnie, buty i rękawiczki.
A, no i kusza, gdzie jest nasza kusza? Proszę państwa. Cechu kota, okej. Okay. Chyba tyle, prawdopodobnie. Daleką drogę. A no, przybyłem daleką drogę. Jeszcze coś dla oka, żeby nie było. No i pozostało nam się spotkać z Avalachem i wykraftować sobie jeszcze rzeczy wszystkie, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie, łapkujcie sobie, jeśli wam się seria z Wiedźmina podoba. Wbijajcie na Discorda i na Twitcha, macie linki poniżej w opisie. Na Discordzie pojawiają się informacje właśnie o live'ach na Twitchu i tak jak mówiłem, w trakcie odcinka prawdopodobnie sobie ogarniemy Skellige tak poza odcinkami, żeby sobie pozwiedzać, pozbierać te wszystkie te punkty takie nasze, te znaki zapytania, może ogarniemy tutaj jakieś kamienie, oczywiście te mocy, które nam dadzą dodatkowe punkty. Zobaczcie, jest naprawdę co tu robić, co zwiedzać. Także zrobimy sobie to wszystko na live'ie. Nie wiem kiedy. Może dzisiaj, może jutro. Zobaczymy, kiedy będę miał po prostu ochotę grać w Wiedźmina na live'ie. No i co? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo!